To gdzie spędzisz święta i Nowy Rok? Myślę, że spędzę w Los Angeles, dlatego że no, tam jest mój dom i też po prostu tam są bliskie mi osoby, więc chyba tam. Będziesz spędzać święta w tradycji takiej polskiej, tam w Los Angeles? Tak, ja zawsze jeżdżę do polskiego sklepu i kupuję polskie jedzenie świąteczne, tak, bo bardzo trudno je dostać oczywiście, ale w ogóle, znaczy ja mieszam tę tradycję taką trochę amerykańską z polską, wybieram to, co jest najlepsze z polskiej, wybieram to, co jest najlepsze z amerykańskiej. Czy jak na przykład wychodzisz sobie tak po sąsiedzku, to mijasz jakieś takie znane bardzo osoby i mówisz im na przykład, no hej, no wiesz, takie osoby, które u nas, gdyby się pojawiły, to po prostu tutaj czerwony dywan to byłby mało. To znaczy, to jest tak, że oczywiście, że się je widuje na co dzień, bardzo często no, w takich bardzo normalnych sytuacjach jak w supermarkecie, ale naprawdę to nie robi na mnie wrażenia, dlatego że ja z takimi ludźmi pracuję, koleguję się, więc to jest tak trochę, wydaje mi się, takie trochę wyolbrzymione w Polsce. To jest po prostu norma. To tak jak w Warszawie ludzie przyjeżdżają i są w szoku, że wejdą do centrum handlowego albo do restauracji i tam jest znana osoba. To jest normalne. Ja non-stop wpadam, jestem od tygodnia, wpadam non-stop na znajomych. Tutaj. Na kogo? A, dobra, tutaj. Ale powiedz, na kogo wpadasz w tym Los Angeles w supermarkecie, bo to mnie zaintrygowało. No nieważne. No, takie najciekawsze, najfajniejsze osoby też są.